rodzina to najważniejszy punkt oparcia w życiu. Od tego wszystko się zaczyna, od rodziny, w której możemy poznać, co to jest dobro, piękno. I to są oczywiste prawdy, którymi każdy z nas się kieruje w życiu. Ale też, żeby rodzina tym oparciem mogła być w pełni, żeby przede wszystkim panie, kobiety, mamy mogły też realizować swoje aspiracje zawodowe, musimy jako państwo pomagać w tworzeniu odpowiednich miejsc dla wychowania najmłodszych, dla opieki nad najmłodszymi. I dlatego w sposób zasadniczy zwiększyliśmy w ostatnich latach ilość miejsc w żłobkach. To poprzez program Maluch Plus, ale także poprzez tworzenie nowych żłobków, tak jak tutaj w Żabiej Woli, niedaleko Warszawy, żłobek samorządowy, który służy mieszkańcom tej miejscowości i całej gminy. Tutaj znajduje miejsce 60 maluchów. Dzięki temu panie, ich mamy mogą uczestniczyć w życiu zawodowym zgodnie ze swoimi aspiracjami. Na tym nam najbardziej zależy, ponieważ wiemy doskonale, że dzisiejszy świat polega na łączeniu ról. Dzisiaj jednocześnie pracujemy, jednocześnie opiekujemy się dziećmi, realizujemy swoje pasje, swoje hobby i dlatego takie miejsca jak to są najważniejsze. Dzieci potrzebują trzech rzeczy. Miłości, miłości i jeszcze raz miłości. Jeśli mama jest pewna, że oddaje dziecko w dobre ręce, to może spokojnie zająć się innymi sprawami. Może mieć spokojną głowę o to, że czy to czas w pracy, czy czas poświęcony na inne zajęcia będzie nie tylko dobrze spędzonym czasem, ale wie, że dziecko jest w dobrych rękach i dzięki temu może się skupić na innych tematach. To jest całość naszego życia, całość życia naszych polskich rodzin. Dlatego będziemy z panią minister, z całym naszym rządem, rządem Prawa i Sprawiedliwości, dążyć do tego, żeby takich miejsc jak to były nie setki, a tysiące w całym kraju, żeby zwiększać możliwości zawodowe, nie tylko poprzez wsparcie, poprzez naszą politykę społeczną, szeroko zakrojoną, nieporównywalną do tego, co było wcześniej. To już wszyscy doskonale wiemy, ale także poprzez praktyczną realizację aspiracji zawodowych, żeby umożliwiać we wszystkich miejscach w Polsce, w każdym, najdalszym nawet zakątku. To jest nasze zobowiązanie, a to piękne miejsce, jak tutaj w Żabiej Woli, jest wizytówką, a zarazem dowodem naszej wiarygodności. Dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o zabranie głosu panią minister Marlenę Maląg. Szanowny panie premierze, szanowni państwo, dobry czas dla polskich rodzin, budowanie polskich szczęśliwych rodzin to nie tylko hasła, to przede wszystkim konsekwentnie realizowany program Prawa i Sprawiedliwości. Od 6 lat tworzymy dobry klimat dla polskich rodzin. Przede wszystkim stawiamy na rodzinę, bo ci najmłodsi, dzieci są naszym narodowym skarbem. I zależy nam na tym, żeby przede wszystkim nasze rodziny żyły w coraz lepszych warunkach. Dlatego też programy, które zostały wdrażane od programu Rodzina 500+, który ewaluował poprzez swój czas od 2016 roku, Dobry Start, ale troska także o mamy, które wychowały co najmniej czworo dzieci, program Mama 4+. I kolejne programy, o których pan premier właśnie wspominał, które pozwalają łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. Te kolejne programy, które powstały i między innymi program związany z opieką żłobkową, to właśnie jest wyzwanie, którego oczekują od nas rodzice. Kolejne miejsca w ramach kolejnych programów powstaną, będą to tysiące miejsc, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodzicom. Ale programy, które ruszyły w tym roku, od 1 stycznia 2020 roku rodzinny kapitał opiekuńczy, czy od 1 kwietnia dofinansowanie do opieki żłobkowej. To właśnie jest adekwatne wsparcie dla rodziców. Tego oczekują rodzice. Gdybyśmy zliczyli to wsparcie od urodzenia dziecka do 18 roku życia i jak te programy ewaluowały, to można powiedzieć śmiało, że 120 tysięcy złotych to jest wsparcie państwa na wychowanie dzieci.
dzieci. I my z tej drogi wsparcia rodzin, nawet w tym trudnym czasie, w czasie, który 2 lata przeżywaliśmy pandemię koronawirusa, była potrzebna silna interwencja państwa, teraz pomagamy naszym przyjaciołom z Ukrainy, nie zejdziemy z drogi realizowania naszej polityki prorodzinnej, tej polityki konsekwentnej, skutecznej, gdyż budujemy Polskę szczęśliwych rodzin. Polskę opartą na silnym fundamencie, jaką jest rodzina, bo ona daje siłę, wsparcie i daje moc do tego, abyśmy tworzyli dobre rzeczy. Dziękuję bardzo.